Rozmowa dnia. Nasi goście. Pan Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie działające w Warszawie, dodajmy. I pan Tomasz Leśniak, Koalicja Kraków Przeciw Igrzyskom. Dzień dobry. Nie gorsze. Bo Kraków. Bo Kraków. No tak się mówi zresztą, Warszawa i Kraków, stolice Polaków. Nie? Panowie, 16 dzień listopada to data wyborów do samorządów. Natomiast my dziś, my, opinia publiczna, mamy dowiedzieć się, że powstaje inicjatywa, która ma nazywać się Porozumienie Ruchów Miejskich. Termin jest aktualny podpisania takiego porozumienia? Jak najbardziej. Dzisiaj o 12:00 oficjalne ogłoszenie. Właściwie 6 miast, Płock, Gdańsk, Warszawa, Toruń, Kraków, Poznań oczywiście jeszcze. I już mamy nowe zgłoszenia, bo w zasadzie od niedzieli mówimy o Porozumieniu Ruchów Miejskich i zgłosiły się już 4 nowe miasta, także liczymy na to, że ta koalicja się jeszcze rozrośnie. I właściwie to będzie start indywidualnych organizacji z taką organizacją parasolową, która będzie obejmowała te inicjatywy, które po prostu są rozczarowane władzą samorządową po tych wielu kadencjach w przypadku prezydentów miast czy rad miast. Alternatywa? W wyborach samorządowych? Absolutnie. Alternatywa między PO a PiS. Miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba głosować na mniejsze zło. Ale nie tylko, zdaje się, chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i Platformy. Także w grę wchodzą inne partie, które pewnie wystawią też swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Oczywiście tak. Znaczy, tu chodzi głównie o to, że głos mieszkańców, mamy wrażenie, nie był do tej pory reprezentowany w samorządach. Znaczy, w tym trójkącie władza, wielki biznes, ten głos mieszkańców był ignorowany. W Warszawie to widać bardzo dobrze, tak, że władza jakby sama nie dyskutuje z mieszkańcami, nie konsultuje decyzji, konsultacje są niewiążące. Referendum pokazało, jaki był stosunek do demokracji bezpośredniej Hanny Gronkiewicz-Waltz. My chcemy to zmienić, my chcemy działać w interesie mieszkańców, chcemy być lobby mieszkańców. Chcemy, żeby miasta rozwijały się w sposób zrównoważony, A skoro panowie reprezentują porozumienie lokalne, działają lokalnie, Kraków, Warszawa i tak dalej, to po co takie porozumienie ponad? Czy pewne sprawy koniecznie trzeba załatwiać ponad właśnie, na poziomie ogólnopolskim? To znaczy rzeczywiście ta inicjatywa gdzieś wyłania się z Kongresu Ruchów Miejskich i naszej takiej pracy też poniekąd teoretycznej nad problemami miast. To już 3 lata funkcjonowania Kongresu Ruchów Miejskich. Teraz przechodzimy w taki okres wejścia do polityki instytucjonalnej masowego, tak? I część rzeczy faktycznie to musi być lobbying na poziomie centralnym. Mówimy chociażby tutaj o ustawie o rewitalizacji. My jako Kraków będziemy bardzo mocno postulować w urealnienie subwencji oświatowej, bo wiemy, że tutaj pieniądze z rządu do samorządu są za małe na edukację. To jest też kwestia nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy reprywatyzacyjnej. Widzimy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, która jest na przykład wiceprzewodniczącą partii rządzącym tym krajem, nie lobbuje za tymi rzeczami. Te rozwiązania są jakby, mamy złe prawo, to prawo trzeba zmieniać i my jako Porozumienie Ruchów Miejskich chcemy również zabierać głos na poziomie ogólnokrajowym, no bo pewnych rzeczy nie da się po prostu przepchnąć na poziomie samorządowym. A na co choruje polski samorząd w aktualnej postaci? Przede wszystkim mam w Warszawie na upartyjnienie. W Krakowie też? W Krakowie rzeczywiście PO i PiS to są dwie dominujące partie. Ale prezydent nie jest ani z PiSu, ani z PO. Jest, SLD zawiesił członkostwo w partii na czas prezydentury. Prezydent z kolei, no to już jest 4. kadencja, jeśli wygrałby w tych wyborach. Naszym zdaniem to jest niezdrowa sytuacja. Będziemy dyskutować o postulacie kadencyjności prezydentów miast, bo no, po prostu tworzy się swego rodzaju taki układ samorządowy, a w przypadku PO i PiS ten konflikt z poziomu centralnego przenosi się na samorząd. One po prostu głosują przeciwko sobie. Tutaj nie ma dyskusji o jakichś alternatywnych wizjach miasta, tylko jest kwestia głosowania przeciwko PO czy przeciwko PiS. Lojalności wobec partii politycznych. Lojalność się kupuje stanowiskami w radach nadzorczych, w spółkach miejskich i mieszkańcy po prostu nie są reprezentowani. Ta lojalność, my chcemy zastąpić tą lojalność partyjną, lojalność wobec partii, lojalność wobec mieszkańców, wobec własnej okolicy. A niby panowie mają rację, ale z drugiej strony, kiedy dochodzi do wyborów, no te takie najbardziej prestiżowe i popularne to wybory prezydentów dużych miast. No to wyborcy idą i głosują na tego, który był przeważnie, czy z przyzwyczajenia, czy z powodu tego, że mu ufają. Stąd biorą się te 2, 3, czy nawet 4 kadencje na fotelu prezydenta. Jak to zmienić? Tutaj jest kilka czynników. Jaką panowie widzą szansę dla siebie?
Tutaj jest kilka czynników, bo trzeba też spojrzeć na indywidualne miasta i tutaj na przykład w przypadku Jacka Majchrowskiego to wielokadencyjność jest efektem tego, że nie miał po prostu poważnych konkurentów. To znaczy albo byli to słabi konkurenci z partii, a z drugiej strony też nie było społecznych konkurentów. Bardzo mało mieliśmy komitetów społecznych w Krakowie do tej pory. Teraz już jest taki moment, że ruchy miejskie mają taki charakter też ekspercki, ale nie ekspercki w sensie jakiejś takiej wiedzy obiektywnej, tylko wiedzy zakorzenionej też w kontekście konkretnym. I myślę, że nasza siła teraz, którą było widać chociażby w przypadku referendum, gdzie 36% mieszkańców jednak poszło, co jest sukcesem, wyjątkowo rzadko w Polsce referenda lokalne się udają i teraz jest taki powiew świeżości i nadzieja, że faktycznie nawet z tą władzą, która dysponuje jednak dużymi zasobami, żeby chociażby kampanie wyborcze prowadzić, że można nawet z nimi powalczyć. I na przykład warszawski przykład, Hanna Gronkiewicz-Waltz deklaruje, że wystartuje po raz trzeci w wyborach prezydenckich. Niedawno był sondaż Instytutu Homo Homini, który pokazywał, że w tej chwili już ma niespełna 50% poparcia, a rywale są daleko, daleko z tyłu, no więc szansa, że wygra jest duża. Bardzo duża, nawet prawda? Tak. Znaczy jest to prawdopodobne, jest to pewne, że wygra. No my jako stowarzyszenie nie będziemy wystawiać własnego kandydata. Uważamy, że jeszcze czas nie nadszedł w Warszawie na to, żeby był ten społeczny obywatelski kandydat, ale wierzymy, że jeśli będzie zorganizowana partia mieszkańców, będzie ona działać jako opozycja i będzie sprawiać, że Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie po prostu lepiej rządzić, bo ona po tych 8 latach właściwie rządzenia bez opozycji, i to jest też sytuacja w innych miastach, tak? Właściwie, że tej opozycji nie ma. Ta opozycja zajmuje się sprawami niemerytorycznymi, zajmuje się kwestiami światopoglądowymi, że my będziemy w stanie wymuszać pewne działania na tej władzy, które będzie poprawiać ich politykę. To było zresztą widać bardzo dobrze w trakcie referendum warszawskiego, prawda? Kiedy ta władza, kiedy poczuła oddech opozycji na plecach, przyspieszyła i była w stanie wprowadzić pewne rozwiązania, o które ruchy miejskie walczą od lat, na przykład jak budżety obywatelskie, prawda? To może częściej takie referendum organizować? Absolutnie. Znaczy, to jest demokratyzacja samorządów, jakby jest jednym z naszych postulatów, czyli właśnie referenda lokalne, wiążące konsultacje, budżety obywatelskie. I rzeczywiście taki sam efekt obserwowaliśmy w Krakowie, gdzie referendum zmieniło diametralnie debatę publiczną. Odrzuciliśmy igrzyska i nagle politycy zaczęli mówić o jakości życia, o edukacji, o takich podstawowych zadaniach samorządu. Natomiast czy to jest tylko zwrot retoryczny, czy też zwrot w praktyce, to w zasadzie będziemy monitorować już po wyborach. Zresztą paradoksalnie przy okazji krakowskiego referendum, kiedy ono już się odbyło, ktoś zaczął zadawać pytania, a nie można go było wcześniej zorganizować, a dopiero potem ewentualnie zgłaszać kandydaturę miasta na organizatora igrzysk. Pewnie kolejność byłaby właściwa, ale jakoś nikomu to nie przyszło do głowy. Strona społeczna, inicjatywa Prawo do Miasta zgłaszała postulat referendum już pod koniec 2012 roku. Wtedy byliśmy całkowicie marginalizowani. Udało się przez ten rok tą debatę publiczną wygrać i na szczęście poniekąd mieszkańcy wymusili referendum na Jacku Majchrowskim. Z tego, co panowie mówią, wygląda, że to nie jest projekt owo porozumienie ruchów miejskich, projekt na te najbliższe wybory, tylko to jest na trochę dłużej. Czy się mylę? Czy to jest projekt i na te wybory jak najbardziej i za 4 lata i za 5 lat. Czyli na razie te pierwsze te wybory listopadowe to jest, jak to się w wojsku mawia, rozpoznanie walką? Rozpoznanie walką, ale myślę, że w Poznaniu my poznaniacy dostali 4 lata temu prawie 10%. Nie dostali się do Rady Miasta z powodów ordynacji, ale w tych wyborach jestem przekonany, że komitety obywatelskie dostaną się do rad w wielu miastach i nie jest wykluczone, że zdobędą też prezydenta. Więc to jest, my idziemy po sukces, idziemy po władzę, a za 4 lata myślę, że będziemy głównym rozgrywającym już na terenie samorządowym. Kiedy politycy ci zawodowi dowiedzieli się, że ma powstać taka inicjatywa, oczywiście wyrażali swoją opinię, przeważnie bardzo przychylną. To pana dotyczy, panie Tomaszu, bo z tego co wiem, pan zdaje się bierze pod uwagę możliwość kandydowania na prezydenta Krakowa. Ja już ogłosiłem, że startuję. No właśnie, tak. Ale ów polityk Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że pytanie brzmi, czy wystarczy im, czyli wam, doświadczenia i wiedzy, aby stworzyć pełny program polityczny. Pełny. Ten mają duże partie polityczne, czyli panowie, panów stowarzyszenia takiego programu dużego nie mają. Znaczy my aktualnie w lipcu i sierpniu pracujemy nad programem politycznym. Szeroką wizję miasta właściwie już przedstawiliśmy. Teraz nad konkretnymi dziedzinami pracujemy. I mamy program, bo w zasadzie my też jednocześnie pracujemy nad takim zjednoczeniem ruchów miejskich w Krakowie. To są ludzie albo mieszkańcy, którzy są zaangażowani od lat
albo eksperci. Pracujemy też z akademikami, z ludźmi z Kongresu Ruchów Miejskich. Także według mnie, jeśli chodzi o takie zasoby ludzkie, brzydko nazywając to, to wyglądamy dużo poważniej niż partie startujące w wyborach samorządowych, gdzie do tej pory w zasadzie o programach przy okazji wyborów samorządowych w Krakowie rozmawiało się bardzo mało. My przynajmniej na tą debatę publiczną chcemy mocno wpłynąć i chcemy, żeby między wrześniem a listopadem wyglądało to zupełnie inaczej niż do tej pory rozgrywki między PO i PiS. I prawdopodobnie w tym roku między Jackiem Majchrowskim a Jarosławem Gowinem, jeśli zgodzi się na start. To jest sprawa delikatna, ale niezbędna przy okazji wyborów, czyli pieniądze. Partie polityczne pieniądze mają, bo są finansowane z budżetu państwa. Natomiast rozumiem, że panów stowarzyszenia, koalicje, to tak nie za bogato raczej. No nie za bogato, ale Kraków przeciwko igrzyskom zrobił kampanię przeciwko igrzyskom za 1400 zł. Popraw mnie, Tomku, jeśli... 1500. Za 1500. My działamy od roku i daliśmy się we znaki Platformy Obywatelskiej. Nie mamy żadnych pieniędzy. Znaczy, to będzie zupełnie inna kampania. To będzie kampania oparta na akcjach oddolnych, na happeningach, na mediach społecznościowych, na internecie, na door to door. Mam nadzieję, że będzie się działo i będzie to bardzo ciekawa kampania, nie sztampowa, nie będziemy zalewać reklamami wielkoformatowymi i oszpecać miast, tylko dotrzemy naszym komunikatem do mieszkańców zupełnie za pomocą innych narzędzi. Swoją drogą, nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę, wchodząc do budynku Polskiego Radia tu w Warszawie, naprzeciwko głównego wejścia jest wieżowiec, na którym po wyborach do Parlamentu Europejskiego wywieszono taki ogromny plakat z podobizną kandydata na prezydenta Warszawy z jednej z partii politycznych, czyli on już tam, proszę wybaczyć słowo w cudzysłowie, wisi. No długi czas. Pan wydał 1500 zł, tak, na kampanię. Na kampanię antyigrzyskową. Sądzę, że tak jak powisi jeszcze dłużej, to już będą naprawdę duże pieniądze. W naszym przypadku z kolei my będziemy polegać na składkach mieszkańców i też liczymy na taką kampanię, która będzie się jednak opierała na kontakcie bezpośrednim. W ten sposób będziemy docierać po prostu na spotkaniach z mieszkańcami. Jesteśmy też silni w internecie i to tego nam na pewno tutaj jesteśmy konkurencyjni w stosunku do partii. A tak? Co dla panów tak na koniec będzie miarą sukcesu w wyborach? Po stworzeniu tej inicjatywy Porozumienia Ruchów Miejskich. No w każdym mieście jest inna sytuacja. Ja myślę, że Kraków w pewnym sensie jest w sytuacji najlepszej, bo jest taki duży entuzjazm po referendalnym. Jest doświadczenie. Mhm. Jest doświadczenie, jest silna ekipa. Tak jak pan mówił, nie ma tylko zasobów finansowych, ale z tym sobie akurat radzimy dobrze. Także realne jest w tej chwili wprowadzenie kilku osób do Rady Miasta, a to już radykalnie zmieni tą rozmowę między PO i PiS-em, które będą to jednak w dalszym ciągu prawdopodobnie rozgrywały. I bardzo realne jest to, że zmienimy debatę między wrześniem a listopadem. To jest dla nas kluczowe, żebyśmy rozmawiali o edukacji, o transporcie zbiorowym, o terenach zielonych, o gospodarce miasta, gospodarce przestrzennej, o działaniach, które na poziomie centralnym możemy jako miasta wspólnie nie konkurować o zasoby, tylko przede wszystkim współpracować w rozwiązaniach, które będą korzystne dla miast. Porozumienie Ruchów Miejskich. Dziś podpisy pod stosownym dokumentem złożył między innymi nasi goście. Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dziękuję. To Miasto Nasze to Warszawa. I Tomasz Leśniak, Koalicja Kraków Przeciw Igrzyskom. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Ma pan już hasło, z jakim wystartuje? Nie mamy jeszcze hasła. Czas najwyższy. Miasto są nasze. 8:31.